Witam wszystkich myśliwych oraz strażników w kolejnym gameplayu z gry The Hunter Call of the Wild. W dzisiejszym odcinku wybieramy się dokładnie tutaj do zaznaczonego schroniska. Odległość mamy 854 metry, więc nie jest tak źle. W poprzednim odcinku mieliśmy bardzo udane polowanie na dziki oraz sarny. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj tak samo. Zacząłem o godzinie 7.12, więc uważam, że o tej godzinie właśnie jest najwięcej zwierzaków, a raczej takich porannych porach. Tak od 8, od 7, na przykład od 7 do godziny 11. Poczekajcie, mamy tu jakieś tropy od naszej strażniczki, a zazwyczaj jak ona prześle tropy, to zawsze coś można znaleźć. Tylko kurczę, to jest 304 metry stąd, ale wiecie co, pójdziemy tam, no nie mogę zaznaczyć, dobra. I to jest dokładnie w górę, chętnie się tam przejdę, może będzie coś ciekawego do upolowania, ale zanim tam sobie pójdę, to wam pokażę, pójdę sobie spokojnie, nową broń. Kupiłem nową broń, jest to sztucer, taki sztucer można powiedzieć przyboczny, o bardzo słabych parametrach. Między innymi nie ma praktycznie odrzutu, zupełnie jak ten Anderson z poprzedniego odcinka. I wam go zaraz pokażę. Tak wygląda. Jest to wariant klasy premium sztucera Virant. I co ciekawe, on ma takie pociski, zaraz wam pokażę, które, to są te, które pasują również do Andersona, więc zostało mi trochę pocisków Andersona, dokupiłem troszkę więcej. Idziemy tam do tego punktu zaznaczonego przez Alejandrę. Jeżeli będzie jakiś jeleń szlachetny, czy jakieś większe zwierzę, to będziemy strzelać z mocniejszego sztucera, ekerca albo chudzika. Poczekajcie, idziemy na razie tam spokojnie. Nic tam nie widzę. Może użyjemy lornetki. Kurde. Podejdę tam bliżej, poczekajcie chwilkę. Zobaczcie, ja podeszłem idealnie, a tu nie ma żadnego tropu. Dziwne. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Zazwyczaj były jakieś tropy. A tu nic. Dobra, gdzie mam to gdzieś, trudno. Jakiś błąd może w grze czy coś. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Idę tylko z schroniska. Mam kilometr 10. Może po drodze na coś natrafimy, zobaczymy. Zobaczcie, ile już przeszedłem kilometrów. Znaczy kilometrów, metrów. Prawie pół kilometra i nie znalazłem żadnego tropu. A tu się wreszcie pokazały tropy sarny. Ale wiecie co, na razie mnie ta sarna nie interesuje. Chyba, żeby była gdzieś blisko. Jakbym ją wypatrzył, to bym ją... Zaraz, zaraz. Jakby była blisko, no to bym ją tutaj przywołał i testował tego... Viranta? Dobrze ja mówię? Virant, tak. Ale poczekajcie, najpierw sobie zbadam tropy. To mam. Bardzo stare, tam. Pierdziele, idę do mojego punktu docelowego. To na pewno gdzieś jest poza obszarem. Albo za górami i za lasami. Idziemy dalej. Może w polach uprawnych to znajdziemy. Tu na wzgórzu może coś nam wpadnie w oko. Zobaczy się zaraz. Jeszcze nam zostało... Spójrzcie, niewiele do odblokowania, bo... Odblokujemy, jak mi się uda, to te tutaj punkty dzisiaj. Następnie pójdziemy tu i tu do punktu obserwacyjnego i to będzie koniec. I będziemy się wybierać do zupełnie innego rezerwatu. Ale do jakiego, to jeszcze się nie zastanawiałem. Bo całkiem przyjemnie mi się tutaj gra. W tym rezerwacie w Hiszpanii.
Raz jest dobrze w odcinku, raz jest troszkę gorzej, ale nigdy nie ma tak, żeby było mega nudno. Dokładam wszelkich starań, żeby było w miarę ciekawie. Okej, mamy 220 metrów do tego schroniska, to jeszcze troszeczkę jest. Dobra, jestem już prawie na miejscu. Okej, teraz idziemy tutaj. Sobie zaznaczę. Okej, gdzie to jest? Tą stronę? Czy tu nie przypadkiem nie ma ciągnika jakiegoś w tym garażu? Nie. Była taka właśnie stodoła, gdzie było mega dużo wilków. Obok stodoły. Zaatakowały mnie wilki i zjadły. Jak wypełniałem tutaj misje fabularne, główne. Tylko nie pamiętam... A może gdzieś było tutaj? A nieważne, dobra, idziemy dalej. 600 metrów ponad. Kurczę, mam tam zająca. Zobaczcie. Tylko... Spróbuję strzelić do tego... zająca z Viranta. Wezmę sobie... O, tutaj biega. Tylko podświetlę, on się cały czas rusza. Teraz się schował. O, mam cię, bo buzie. 100... Jakoś 20 metrów, no. Virant ma zasięg. Bodajże... A tam jest chyba drugi. I tam wiele tych zajęcy jest, zobaczcie, ale ja chcę strzelić do... Gdzie on się podział? Mam go. Dobra, wdech. Wow, ale podskoczył. No i widzieliście, nie dalatuje pocisk. Pudło. Spierdzielają. I znowu pudło. Daje wyprzedzenie, ale to nic nie daje. Kurde. Zobaczcie, jakie ma tutaj pięknie, piękne wzorki po bokach. A tam uciekają. Strzelałem nad nim, ale pocisk jakoś nie doleciał. Znaczy, spudłowałem po prostu. Chciałem jakieś dać wyprzedzenie, żeby, bo ten pocisk opada. Dobra, zabieram tego zająca, dobre i to idę dalej. Dobra, już prawie jestem. Zobaczymy, jaką mamy ocenę, bo on tutaj ładnie podskoczył. Zobaczcie, diament, pierwszy raz. Wow. Znaczy pierwszy raz zająca. Super. Zobaczcie, jak język pokazuje. Super, fajnie. Okej, zatwierdzamy. Czyli Virant jest odpowiedni do polowania na zajączki. Ja sobie tam zobaczę, ale to i tak mało kasy. No i tyleśmy widzieli zajęcy, ale dobrze, dobrze, że strzeliłem. Super, lecimy dalej. A tu co? Kolejny zając. Tylko gdzie on? O, jest tutaj. Spróbujemy strzelić. Mamy go. Tamci koleżki pewnie zaczną spierdzielać, jak tylko usłyszeli. Strzał, ja tu wyjdę na ten balik. Czy tak to się mówi? Chyba balik. Prasa zwijająca takie robi. Poczekajcie, gdzie jest jeszcze jeden zając? Chyba nie ma, jeszcze sobie podświetlę lorynetką. Spierdzielił. Dobra, idziemy po tego zająca drugiego. Dobra, zajączek zebrany. Ocena srebro, to może być, nie jest tak źle.
Dobra, zbliżam się do punkciku. Pewnie Ambona. No oczywiście, że tak. Tam się gdzieś odzywały zające, ale nie chce mi się ich tropić w tym słoneczniku. Bardzo tu gęsto. Dobra, mamy kolejny punkcik. Teraz zmierzamy do schroniska. Chyba znowu będzie trzeba się wlec pod jakiś pagórek. Jak się nie mylę. Ale zobaczcie, jaka tam piękna dolina. Piękne tu są tutaj krajobrazy, naprawdę. W dolinie jest właśnie oczko wodne. Super. Dobra, idziemy teraz przez ten gaj oliwny. Może tu coś w końcu będzie, jakiś dzik albo sarna, bo póki co dwa zające, to nie jestem za bardzo usatysfakcjonowany. A tu żadnych tropów. Wreszcie jakieś tropy. Koziorożec zachodni. Jeszcze takich nie widziałem. Tylko poczekajcie. Wreszcie coś się pokazało. Tylko spierdzieliły oczywiście. Pewnie, że tak. Nie wiem, gdzie one teraz się znajdują, ale tutaj szły jakimś stadem. Strasznie dużo tutaj ich było. Wiecie co, jak wyjdę tam na pagórek, to będę miał lepszy widok, tylko oczywiście zajebiście, bo jest mgła. A tam co? Mam chyba coś. Kurde, pomyliłem. Pomyliłem giwerę. No super. Myślałem, że strzelam z chudzika. Ale fajl. A ja strzelałem z wiranta. No super. Nice. Ale co mi tak muli ta gra? Kurde, idę tam zobaczyć na ten pagórek. Może coś mi się uda wypatrzeć. Pomyliłem z lunetą, no ale trudno, no dobra. Ale zobaczcie, mgła i gie widać. Poczekajcie, tutaj dostał ode mnie. Nie trafiono w żaden organ. I tutaj jest jeszcze strzał. Odchody, no dobra, przed chwilą, ale to mnie nie interesuje. Dobra, poczekajcie, idę najpierw odblokować ten punkt. I pójdziemy za tym koziorożcem. Bo powiem wam szczerze, że zaczyna mnie to trochę denerwować, bo słabo w dzisiejszym odcinku, naprawdę słabo. No ja tu próbuję wypatrzyć tego koziorożca, ale nie widzę. Pewnie już jest poza zasięgiem. Poczekajcie, zobaczę jak z tym krwawieniem. Bardzo małe, to nic się nie opłaca. No pójdę, zaraz pewnie trop zmyje tutaj deszcz, bo zaczyna padać. Poczekajcie, sprawdzę jeszcze. Bardzo małe. No pójdę troszkę. W sumie, bo mam przecież... Ale nie, zobaczcie, akurat mam się udać w tamten rejon, więc akurat pójdę po tropach. Kurde, pada jak diabli. Rozpadało się na amen. Okej. Oj, zobaczcie, mamy go. Pierwszy koziołek. Super. Jeszcze takiego nie upolowałem. No i koziołek upolowany. Trzy razy dostał. Dobra, okej, zatwierdzamy. Idziemy dalej. Ja się powoli zbliżam przez ten deszcz do kolejnego punktu. Podejrzewam, że to będzie tak. Punkt informacyjny. No wreszcie przestało padać. Musiałem się wydzielać do mikrofonu. Dobra, poczekajcie. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze tropy w końcu jakieś, ale zaraz się to okaże, co to jest. Dobra, ktoś tu świętował moje przybycie. Przybycie pijąc winko. Spoko. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są
tropy, ale nawet nie wiem czego. W sumie, poczekajcie. Koziorożec zachodni. One są gdzieś tam w dolinie, no ale zobaczcie jaka mgła, nic nie widać. A będzie jeszcze większe opadało. Idziemy dalej. No i mamy kolejną ambonę myśliwską i zobaczcie, wokół tej ambony, ja sobie ją postawię na chwilkę. Poczekajcie, oczywiście muszę wejść. No nie wiem, czy wejdę. Co to było? Sarna. Tylko gdzie? Gdzie ona się odzywała? Kurde, może zbuduję tą ambonę. O, jest. Dobra, wlazłem do ambony. A tam jest. Zobaczcie. Ona mnie nie widzi. Ja spróbuję sobie ją przywołać. Tylko ona, kurde, nie jest zbytnio zainteresowana, żeby tu podejść do ambony. Może nie słyszy. O, teraz zobaczcie tam dzików. Kurde. O, teraz ładnie trafiłem. Tam były zwierzaki, a ja oczywiście nie wiedziałem. No trudno. Nie rozejrzałem się za bardzo. Ambona spoko miejscu akurat. Chociaż tutaj. Wiecie co, ja się tam przejdę, tylko najpierw sobie zaznaczę. Tylko to będzie, kurde, kilometr 93, ale to nic. Może pod koniec będzie chociaż ciekawy odcinek. Będę zaraz kończył nagranie. Naładuję tego waranta i idziemy. Ja tam mam dziki. Niedaleko, bardzo blisko są zresztą. Oho. O kurde. Tu idzie jeden ziomek. Taki podniesiony ryjek. Nie ma szans. O, tu jest jeszcze jeden ziomek. A czemu on nie przeładuje? One się wkurzyły na mnie. Już idę do ciebie. A kurde. Nie masz szans, ja cię pogonię, prosiaczku. Nie uciekniesz mi, chodź tutaj. Chyba go mam. Ustrzeliłem go w końcu. Tam jest jeszcze... O kurde, zobaczcie jaki jest podziurawiony, masakra. No, tutaj widzę, że sztucera to lepsze rany, aniżeli z Andersona. Chociaż taka sama amunicja. Sztucer to sztucer. Aż trudno uwierzyć, że dopiero pod koniec mieliśmy tu jakąś akcję. Tutaj tak samo. Zatwierdzamy. Mamy kolejnego dziczka. Tylko nie wiem, gdzie ta sarna. Wiecie co? Ja muszę poszukać tej sarny, bo na niej mi zależy. Ona gdzieś tutaj powinna być. No i kolejna sarna. Wiecie co? Niedługo skończymy odcinek. Nie jest zbytnio udany. Na raz jest lepiej, raz jest gorzej. Nie wiem, gdzie ta sarna uciekła. A jest tam. Dobra. Nie bawiłem się warantem. Użyłem Ekersa. Jeden strzał. I mamy ją upolowaną. Idę po nią i kończymy odcinek. Moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko.
Jeżeli wam się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół. I przede wszystkim do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!